Cześć chłopaki, ja się uczę. Uczę się na egzamin z języka angielskiego. I właśnie chciałem wam trochę o tym opowiedzieć, bo jak zdam ten egzamin, to być może dostanę brytyjski paszport. O, tak wygląda brytyjski paszport. Widzicie, taką ma okładkę. Tu jest jakiś tam lew i po prawej jest jednorożec. Bo ja już mam polski paszport i wy tak samo macie paszporty polskie, każdy z was ma paszport polski i każdy z was ma paszport brytyjski. To znaczy, że jesteście Polakami, ale ponieważ urodziliście się w Wielkiej Brytanii, możecie mieszkać i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, gdzie wam się podoba. Ja tak samo chcę właśnie e, mieć. Dwa paszporty, że jak mi się znudzi na przykład w Polsce, se przyjadę do Wielkiej Brytanii, albo jak mi się znudzi w Wielkiej Brytanii, se przyjadę do Polski. No i to jest fajna sprawa. No ale muszę zdać ten egzamin z języka angielskiego i powiem wam, że ciekawe historie się dowiedziałem. Mianowicie, yy, po angielsku, cow to jest Nasza krowa. Ale kał po polsku to znaczy kupa o, o. Widzieliście? Jak będzie kał. To w różnym języku co innego znaczy. A z innych ciekawych rzeczy to, to piesek. Po, po polsku piesek robi. Mówimy, że robi hał-hał, A po angielsku mówią ludzie, że piesek robi uff, uff. Widzicie, takie są różnice. I z innych takich ciekawostek, to mój przyjaciel Gordon, który jest właśnie Szkotem, Brytyjczykiem, i który w ogóle nie mówi po polsku, dlatego. Dobrze, że znam angielski, mogę z nim y, się porozumieć. E, ma córeczkę, y, która ma na imię Alicia. Alicia jest po angielsku, a po polsku mówimy Alicja. A Wy macie imiona e, Robert i Adam. I one brzmią prawie tak samo i po angielsku, i po polsku. A moje imię Tomasz po polsku, a po angielsku Thomas. Także troszeczkę widzicie jest różnic. Um, I co? Muszę wam powiedzieć, żebyście się też uczyli e, języków innych, żebyście mogli z innymi ludźmi porozmawiać i się zaprzyjaźnić i, mm, i móc sobie podróżować po świecie. Kocham Was, papa! Pa.